Jestem po pierwszej połowie drugiego dnia festiwalu aktualnie. Muszę powiedzieć, że mam w głowie dużo zagmatwania, bo w zasadzie z jednej strony trochę się nastawiłam na to, że łatwo nie będzie. Filmy są przeróżne, bo filmy są z iskierką nadziei, filmy są bez iskierki nadziei, filmy są... Ci wszyscy ludzie dotknięci niepełnosprawnością w dużym tego słowa znaczeniu bardzo różnie o swoich przeżyciach opowiadają, bardzo różnie są opowiadani, więc to wszystko jest takie bardzo różnokolorowe. Dużo jest nadziei. Znaczy, myślę, że bardzo dużym plusem tego festiwalu jest to, że możemy zobaczyć nie tylko filmy, ale też spotkać te osoby jakieś totalnie radosne i totalnie fantastyczne tutaj i z nimi obcować. Że możemy się od nich dużo nauczyć, zarówno i z tych filmów, i właśnie ze spotkań na żywo. Można tutaj spotkać też twórców, porozmawiać z nimi, zobaczyć, jak pracują. Można sobie otworzyć głowę na to, jakie ludzie mają prawdziwe problemy, jak się z nimi fantastycznie potrafią mierzyć. Albo zobaczyć ich w samym centrum radzenia sobie z tymi problemami, więc jest... szerokie spektrum. I nie chcę, żeby to tak zabrzmiało jakoś tutaj patetycznie, ale ja myślę, że każdy stąd jakoś wychodzi innym człowiekiem, na pewno. I obyśmy szybko nie zapomnieli o tych wszystkich przeżyciach, których tutaj możemy doświadczać. Myślę, że to jest też bardzo, bardzo ciekawe, że zarówno w moim zawodzie, gdzie jednak to występowanie przed kamerą jest zawsze dużym przygotowaniem, albo mnie się nawet zdarzyło, albo pracować z ludźmi niepełnosprawnymi, albo grać rolę gdzieś tam też, tak, no, zagrałam rolę w filmie, gdzie traciłam głos i nagle gdzieś tam, no, kobieta zorientowała się, że to jednak jest potworna trudność w braku komunikacji z otoczeniem, kiedy nagle człowiek przestaje mówić, ale to zupełnie jest inna bajka. Natomiast to, co gdzieś tam jest wspólne dla mnie podczas kiedy uprawiam ten zawód i tutaj obserwując te dokumenty, to to, że no, najgenialniejsze są filmy takie, gdzie twórca wie, o czym chce zrobić film, o czym chce opowiedzieć, i jak? Bo mnie w zawodzie też uczą, że nieważne jest jak, ważne jest co i o czym opowiadamy, a dopiero potem jak. I tutaj też jakby filmy są różne, tak? Czasem ktoś wie bardziej, czasem ktoś mniej. Czasem problem jest taki, że sam problem w ogóle potrafi no, przygwoździć do ziemi i dać obuchem w łeb. Tutaj podczas inauguracji został puszczony taki film przekrojowy z tego, co się wydarzyło w ubiegłym roku na jubileuszowym festiwalu. I tam padło takie zdanie z ust jednego z bohaterów: jeśli ty możesz, jeśli ja mogę, to ty tym bardziej możesz. To ja myślę, że... No i padło drugie hasło: bez narzekań. I to jest banalne. I to jest banalne, bo będąc tutaj teraz, łatwo jest powiedzieć, że o Jezu, czym ja się przejmuję, przecież mam tak naprawdę normalne życie, a za chwilę każdy z nas niesie ten swój krzyżyk, tak? Bez względu na to, czy jest zdrowy, czy jest chory, to jednak niesie ten krzyżyk i przyjmuje go takim, jakim on jest. Więc to też nie jest tak, że ja powiem, że ja już teraz będę w ogóle fantastyczną optymistką, bo moje życiowe sprawy mnie przytłoczą. Natomiast myślę, że jakoś tak fajnie jest raz na jakiś czas mieć takie doświadczenie, które troszkę właśnie uderzy człowieka i powie, że fajnie jest dostrzegać te jaśniejsze strony życia. Mimo wszystko, mimo wszystkiego, co się dzieje, co się wydarza. Na pewno wyjadę z takimi głębokimi przemyśleniami. A te historie też muszę pozbierać, bo filmy są w dużej pigule. Wyświetlane i z jednego w drugi wskakujemy tak naprawdę bez przerwy, więc to czasami jak się wychodzi na przerwę po kilku mocnych filmach, to trzeba wziąć głęboki oddech i w ogóle gdzieś tam pewnie ja będę to zbierać. Zaczęłam robić notatki, bo nie chcę, żeby mi uciekło wiele wrażeń, które wyniosłam.
No bo będę o tym myśleć i opowiadać. Na pewno wiele z tych filmów chciałabym jeszcze raz zobaczyć. Integracja jest czymś, na co mnie tu trochę nie stać, bo ja jestem od 9 do 21 i oglądam filmy, muszę je jakoś tam wypowiedzieć swoje zdanie subiektywne, więc muszę je uczciwie obejrzeć i trochę żałuję, że nie mam czasu na porozmawianie z tymi ludźmi. Integracja no, jest jakimś współdziałaniem, współobserwacją, rozmową, zrozumieniem bądź próbą zrozumienia drugiego człowieka, próbą wyciągnięcia ręki, przyjęcia i tak dalej. Więc to jest szerokie słowo. Ja myślę, że to wszystko tutaj ma szansę, ta integracja właśnie w wielu znaczeniach ma szansę tutaj nastąpić, się odbyć. Ja myślę, że to właśnie, że tutaj przyjeżdżają ludzie otwarci, tacy tak jak nie wiem, czy Marcin Kondraciuk, który opowiada niesamowicie o swoich warsztatach i kilka jeszcze osób, które poznałam i opowiadają, jak pracują z poszkodowanymi przez życie ludźmi, to też fantastyczne rzeczy można dostrzec. Więc tutaj jest taka szansa, ale też jest szansa na wyjechanie stąd z takim poczuciem, żeby się bardziej otwierać na ludzi. Wszystkich. Nie tylko tych chorych, na tych zdrowych też. Bo no strasznie, strasznie pędzimy wszyscy. Ja sobie zdaję sprawę teraz tutaj, jak oddycham, jak ładuję baterię i że nie jadę samochodem, jak to robię codziennie w Warszawie, tylko idę sobie spacerem. Pogoda jeszcze nam dopisała, więc ładuję baterię absolutnie tutaj na przyszłość. I chciałabym mieć dużo więcej w sobie otwartości na ludzi po tym doświadczeniu i chciałabym również czerpać z ludzi więcej, dostrzegać.